W trójkącie ABC poprowadzono dwusieczne kątów A i B. Dwusieczne te przecinają się w punkcie P. Uzasadnij, że kąt APB jest rozwarty. Wykonamy rysunek poglądowy. Dowolny trójkąt ABC narysujemy. Przykładowo niech to będzie. Trójkąt i tutaj połączymy bok jedną dwusieczną mamy. Teraz rysujemy dwusieczną kąta przy wierzchołku B. Dwusieczne te przecinają się w punkcie P. Oznaczmy P. Uzasadnij, że kąt APB, czyli mamy uzasadnić, że miara kąta APB Jest większa niż. No, jest rozwarty, czyli musi być więcej niż 90 stopni. Jest więcej niż 90 stopni. Kąt rozwarty. Przyjmijmy dla lepszych rachunków, że miara kąta. Niech miara kąta APB. Wynosi jako φ. Zatem tutaj zaznaczmy, że to jest φ i teraz zauważmy, że jeżeli to jest dwusieczna kąta CAB, czyli krótko tego kąta wewnętrznego, to jeżeli całość jest alfa, to tutaj jest jedna, druga alfa, czyli dwusieczna z definicji dzieli kąt na dwie równe części. Również tutaj, jak cały jest beta, to tutaj jest połowa tego kąta, a tutaj druga połowa. Zatem będziemy mieć, że miara kąta fi to jest 180 stopni, bo suma kątów w trójkącie jest równa 180 stopni, odjąć, czyli 180 stopni minus o te dwa kąty. Jedna druga alfa, jedna druga beta, czyli dodamy. Czyli alfa pół możemy zapisać plus beta pół. To jest to samo, co jedna druga alfa, czy jedna druga beta. Zatem będziemy mieć wspólny mianownik, mamy to nieco inaczej zapiszmy, że to jest równe 180 stopni minus alfa plus beta w liczniku dodajemy przez wspólny mianownik 2. I teraz. Zauważmy, że to sobie zapiszmy. Wiemy, że alfa plus beta, suma dwóch kątów musi być mniejsza niż 180 stopni zawsze. Gdyż jak będzie więcej niż obydwa mają 90, to nie będzie trójkąta. Czyli suma dwóch kątów jest mniejsza niż 180 stopni, bo suma trzech kątów wynosi 180, twierdzenie o sumie kątów trójkąci. Zatem dzieląc tą nierówność przez 2 otrzymamy nierówność również prawdziwą, czyli alfa plus beta, przekształcenie równoważne przez 2 jest mniejsze od 180 na 2 od 90 stopni. I wykorzystajmy to do naszych rozważań. Zatem miara Kąta Fi jest większa, bo 180 stopni minus alfa plus beta przez pół. Alfa plus beta to jest coś mniejsze niż 90 stopni. Czyli 180 minus coś mniejsze niż 90, na przykład 87, to to jest całość jest większa niż 90 stopni. Zatem możemy zapisać, że ten kąt jest większy już od 180. Minus 90, bo odejmujemy coś mniej niż 90. Czyli miara kąta fi jest większa od 180 minus 90 to jest 90 stopni. Zatem z tego wynika, że kąt fi jest rozwarty. Co należało udowodnić. bo fi to jest nasz kąt miar kąta APB, APB ten fi. I rozwiązaliśmy w ten sposób zadanie. Narysowaliśmy dowolny trójkąt ABC, poprowadziliśmy dwusieczne kątów wewnętrznych AB, przeciemy się w punkcie P, udowodniliśmy, że kąt APB jest rozwarty.